Siemano, mordy i mordeczki na kanale GameX5. Dziś pokażę wam, gdzie zdobyć sobie Strongmana Potiony oraz Healthmana Potiony, czyli te ampułki zdrowia i życia. Chodzi mi dosłownie o to. To jest tam fiolka zdrowia, możecie sobie tu kupić, ale te mana potiony sam szukałem, bardzo, bardzo ciężko było je gdzieś kupić. Dopiero gdzieś na późniejszych światach można je kupić. No, ale przechodząc do kwestii, to tak, lecicie sobie tutaj. Patrz. No, czemu ja tam wejść nie mogę? Nie. Nie umiem po angielsku, odcinek robię. Dobra, to tutaj macie pierwsze, to są przemytnicy. Z nich na spokojnie jakieś tam sobie manaski życia przykleicie. Także tutaj macie jedno ekspowisko, jeżeli chodzi o manaski i całą resztę. No w ogóle ja ekspiłem tutaj chyba do 20. Kurczę, 5. levela. Tutaj też jakiś quest się robił tego jogowi. Ja sam jeszcze nie wiem jaki. O, tutaj ktoś expi, ale my wejdziemy tylko na potrzeby odcinka. Tutaj te szlamy, jak będziecie zabijać. Tutaj macie ekspowisko nietoperzy, szlamów i takich oczów. No i tutaj sobie możecie w sensie dorobić, jeżeli chodzi o te Strongmana Potiony i Healthmana Potiony. Najgorzej przerąbane z tymi niebieskimi manasami. Bo te niebieskie manasy dopiero można kupić na którymś świecie, już nie pamiętam na którym. A tutaj spada. A tutaj spada to. Tylko ktoś tu expi i będzie ciężko mi to pokazać. Tu lata jak poparzony, nie wiem, który to level, nie wiem, co to za postać w ogóle jest. Ale o, mamy szlamik. No i tutaj jakaś inna miksturka jeszcze jest, tylko nie mam pojęcia jeszcze do czego. Ale tutaj sobie możecie polatać, jeżeli to ekspowisko jest puste, to jest tu tego dużo, bardzo dużo. I naprawdę taki sobie limicik 30-40 na jedno wejście to na spokojnie naklepiecie. Ja robiłem tak, że klepałem sobie tutaj te fiolki życia i chodziłem to sprzedawać. I w następnym odcinku wam pokażę tutaj na obrońców lasu. Też możecie sobie, jeżeli chodzi o fiolki życia i many, to też na spokojnie możecie sobie tutaj expić. Na tych obrońcach lasu. Także tu na spokojnie możesz sobie lecieć. Tutaj Ariun jakiś, Ariun. What the fuck, un? Mordo film obejrzyj i zobaczysz, że I don't speak English. I don't understanding. Nie, zobaczymy, co on kurwa chce, bo idzie za mną. Patrz, będzie za mną chodził teraz. Nie wiem, na PvP chyba chce. Który ma level? Arium nie widzę, Arium nie widać jego levela. Go, fuck off. No i takie poronione typy tu są. On sobie mi... Co on mi dał, ty? Co on mi dał? Co za kościół, kurwa. No, ale biorąc pod uwagę, tutaj też możecie na tym zarobić. Możecie zbierać te pomarańcze, jabłka, truskawki, kurwa, nie wiem co to jest. Ale możecie sobie to zbierać na spontanie. To jakby wasze, nie wiem, kurwa saldo. Dobra, następna rzecz, na której możecie zarobić i dobić levela, to jest to. Musicie to odebrać. Czyli musicie sobie odebrać kill off.
I w momencie, jak odbierzecie ten kill off, możecie sobie niszczyć skały. Tego questa. O, tak jak ja. Ja już chyba go odebrałem. Możecie sobie odebrać u tego nauczyciel żuk. No i tutaj dochodzimy. Tylko że dla mnie to już jest niemożliwe, nie? No, ale tutaj na spokojnie możecie sobie też bodajże, z tego czy pamiętam, to jest bodajże 1000 expa albo 2000 expa. Już nie wiem, nie wiem. Ale no tutaj i schodzimy tu do Alana. Alan, dawaj siano. No i co ja tam nazbierałem? Jakieś pierdolamento. Na wcześniejszym odcinku nazbierałem te mana podjony, tylko że mi się to nagrało jeszcze zupełnie z innym dźwiękiem. Tutaj idzie jakiś Grześ Pablito, który przechodzi tam dalej. No i każdy z nas musi przejść te 6 czy tam 7 plansz, żeby dotrzeć do tego archipelagu samouczków, żeby później była ta kobellesa. I w momencie później już to jest taki rok, jak ktoś grał w Tibie, to będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, tutaj jeżeli macie w tym łupie te fanty swoje, to dajecie sprzedać cały łup po robocie. 36117. Ja tak cały czas robię. Dzisiaj wieczorkiem wejdę pograć i jak ktoś będzie chciał. TikTok poparzona rodzinka oczywiście. Tutaj YouTube Gaming 5. Będzie podpięty link jednego i drugiego do filmu. No i oczywiście tam będzie live z tego, jak będę się grał i jak ktoś będzie miał ochotę sobie pograć, to zapraszam. No i oczywiście zostawcie jakąś łapeczkę w górę, subika tam, żeby ten kanał się rozwijał, bo chcę zrobić wiele, wiele, ale naprawdę wiele z tą grą i chcę wam objaśnić, bo z tego co widziałem na polskim YouTubie jest może raz, dwa, no na palcach wyliczę, 3 albo 5 filmów polskich, tylko że nikt tam nic nie tłumaczy, o co chodzi. A ja będę starał się to wam wytłumaczyć krok po kroku, jak ja do tego dochodziłem i jak doszedłem do tego archipelagu samouczków, jak ja wychodzę na questy, gdzie ja chodzę, co ja robię, gdzie zarobić najwięcej, bez żadnego kupywania premium account. Po co to? Po co? Jakiś monet kekle. Po co tracić pieniądze, jak to wszystko można zarobić? To wszystko można zarobić. Także, no mordeczki, liczę od was na subika, łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.